What the fuck? Jakim cudem Mongol Empire jest wasalem Czagatajów? Jak do tego mogło coś takiego dojść tutaj? Przecież to trzeba tyle terytoriów, żeby stworzyć Mongol Empire. I w ogóle co tu robi Ikanat? A wy imperialiści, pamiętajcie o naszym codziennym konkursie, w którym do wygrania są DLC do Europki, do Hoja, do Stellaris, albo podstawowe wersje tych gier. Dzisiejsze hasło konkursowe to bombki choinkowe. Hasło to należy wpisać w komentarzu i dodatkowo być przynajmniej subskrybentem mojego kanału. Tutaj dodatkowa informacja. Okazało się, że w momencie, kiedy edytuję mój komentarz, to on się z automatu odpinał, więc nie był przypięty na samej górze. Obecnie już to poprawiłem pod wszystkimi odcinkami, sprawdzałem na bank. Wyniki poprzednich konkursów są już poprzypinane. Wczorajszy zwycięzca jeszcze nie jest ogłoszony i będzie ogłoszony niestety dopiero dzisiaj późnym wieczorem. Ach, bunciki, złe eventy, minus 50 punktów dyplomatycznych i to wszystko nam teraz musi tutaj ten cały róg zasłaniać, no bo lecimy cały czas na dość sporawych overextensjach. Rok 1701, a my ruszamy teraz dalej z podbojami. Jednym z większych państw, które nam zostało tutaj do podbicia, jest Imperium Osmańskie, więc to jest dobry moment, żeby je zakończyć. I wypowiadamy teraz wojnę. Osman powinien zejść na jedną wojnę, więc też tak spróbujemy zrobić. No, tylko oczywiście mogłem sprawdzić, że nie tylko z nami mają tą wojnę. No, ale wojny w tym okresie to już w zasadzie, tak jak już wspominałem kilka razy, w zasadzie sprowadzają się do tego, że moimi wojskami lecę na forty. A jak już forty zdobędę, no to leci Carpet Siege. Za bardzo nie ma już tutaj co pokazywać. Nie wiem, czy już te odcinki teraz będą ciekawe. Ostatnie 3 czy 4, jeżeli dobrze liczyłem. No, ale przynajmniej postaram się wam tutaj więcej tłumaczyć. Zobaczcie, jak już też szybko nawracamy. Cały czas te prowincje w Indiach. Bardzo szybko, bardzo sprawnie. Wybaczcie, że tak muszę to mieć cały czas otwarte, ale tutaj korzystam z pewnego exploitu, bo wiele osób się o to pyta od czasu do czasu. Nie klikam tego eventu, dlatego że dostaję tutaj wszystko, co negatywne, więc nieważne co kliknę, kiedy kliknę, to dostanę negatywną rzecz. Takie eventy wiszą od 3 do pół roku. Te chyba separacje statement wiszą co pół roku i kolejny taki negatywny event nie może wystąpić 3 miesiące od kliknięcia tego. Po pół roku to klika się samo, więc kolejne 3 miesiące, więc zamiast mieć taki event co, nie wiem, 3 miesiące, macie go co 9 miesięcy. Co powoduje, że dostajecie tylko takie 3 eventy w okresie korowania overextensji waszych prowincji. Boże, jaką korupcję mam. To przez overextensję na bank. O cholera, to muszę zwiększyć. Tracę pieniądze, trudno. A to pojedziemy na pożyczkach może do końca tej gry. Zobaczymy, jak to wejdzie. Ale nie możemy sobie pozwolić na tak wysoką korupcję. No i widzicie, teraz weszło, odpalił się kolejny. No, czyli nie 3 miesiące, to już chyba tego nie ma. Możliwe, że to w którymś momencie było patchowane przez Paradox. No ale tak czy siak, wisi to sobie, póki to nie zejdzie, no to kolejnego takiego złego eventu nie dostaniecie. Więc przynajmniej to jest bardzo duży plus tego. O, tutaj ktoś mnie okupuje. Czegoś nie nawracam. No i kolejna fajna sprawa jest taka, że zobaczcie, już bym mógł kończyć wojnę z Imperium Osmańskim, no ale pamiętajcie, że my jeszcze korujemy prowincję, więc musimy poczekać. Dodatkowo niestety brakujemy tych punktów administracyjnych cały czas, co jest bardzo bolącą rzeczą, więc z tej wojny też nie możemy tak skończyć od razu. Prowincję teraz staram się głównie tutaj w rejonie Indii nawracać, żeby tutaj zaraz wszystko to podpiąć do Trade Company. Jeżeli byście się chciało wam bawić, to możecie też oczywiście robić to w ten sposób, że przypinacie teraz sobie na pauzie każdą jedną prowincję, którą już nawróciliście i wtedy one zaczynają dla was pracować i w sumie chyba tak zacznę się bawić, że każdą, którą nawrócę, już zacznę przypinać do Trade Company od razu ręcznie, zamiast korzystać tutaj z tego guziczka, bo on wtedy przypina wszystkie, nieważne czy są nawrócone czy nie. Powinno być coś takiego, kurka, a nawet taka możliwość, by tutaj ustawić, że przypinacie wszystkie albo wszystkie z daną religią i tak dalej. Fajne by to było i mocno by ułatwiło nam życie. Teraz lecimy dwie kolejne wojny. Pierwsza będzie z Orisą, gdzie podbijemy tutaj te prowincje dla nas. Oczywiście White Peace z krajami ościennymi. Orisia, w sumie zaraz sprawdzę, czy jeszcze w międzyczasie wypowiem jakąś inną wojnę, czy nie. I jednocześnie za chwilę zaatakujemy tutaj Szkocję, którą zamierzam wypuścić od razu na wasala i będziemy dla Szkocji i dla Francji podbijali terytoria angielskie, bo Anglię mamy na jedną wojnę, 102%, więc jak najbardziej się do tego łapie. Szkocja ma 112%, 75% z tego też jest poniżej 100, więc jak najbardziej będzie nam mogła służyć za wasala. O nie, jakieś kolejne bunty, ale na szczęście katolickie, więc nam pasują. I w sumie za chwilę, jak tylko skończymy zjadać Korostan, zbieramy troszeczkę punktów znowu i kolejnych dwóch wasali zjadamy. Na eneba.com wciąż trwa świąteczna wyprzedaż z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Rozpoczynamy naszą inwazję na Szkocję. Tutaj powinno pójść dość szybko i sprawnie.
Na Orisie robimy teraz Carpet Siege i znowu D i V. Pamiętajcie, że jak pójdziecie na prowincję, D wydzielacie wojsko, a V rozdzielacie, jak tu tak zaznaczycie, klikacie i rozdzielacie wojsko. Najgorsze w podbijaniu tych teraz nacji z koloniami to jest to, że również trzeba się w tych koloniach desantować i przynajmniej te stolice zdobyć. Jest to strasznie upierdliwe. A że ma mało floty, no to trochę tutaj zabawy mieć będę. I do tego jeszcze ile tego wojska się traci podczas przewożenia. Tu było 40 tysięcy wojska, a teraz stoi mi ledwo 20. No i mamy to pięknie. Szkocja cała nasza zjedzona nie istnieje po tej wojnie, więc będziemy mogli ją wypuścić od razu na naszego wasala, bo inaczej tutaj będzie problem. I jednocześnie też kończymy wojnę z Orisą, którą też całą zjadamy. No troszeczkę to dłużej trwało niż myślałem, no ale się udało. Teraz się wbijamy tutaj dalej w... O, chciałem w Bukarę, ale chyba będę musiał w Czagatajów się wbić w takim razie. A oni mają trybutariuszy, co nie jest niczym w sumie dla mnie złym. Ha, teraz dopiero zauważyłem, bo pierwszy raz powiem szczerze, że podbijam mając tak dużą overextensję, że ona praktycznie zabija nasz Haldel. Trade power abroad minus 174%. To jest masakrycznie dużo. I teraz dopiero odkryłem, że to no realnie mnie zabija. Dlatego będę się jakoś tutaj starał ograniczyć, przekraczać tutaj powyżej setki tego. Bo inaczej nie mam pieniędzy na stawienie budynków z gaveringiem i tak dalej. A to mnie jeszcze bardziej boli. Muszę na to bardzo mocno uważać, nie wziąłem tego w ogóle pod uwagę. I cholera wie, czy mi starczy czasu w takim razie na podbicie całego świata. No nic, najwyżej pójdzie restart kiedyś. Same wojska angielskie, bo teraz Anglię bijemy, nie wiem czy już o tym wspominałem, o i gdzieś mnie topią. Anglicy nie stanowią jakiegoś tam dużego problemu dla nas. I powiem szczerze, że jednak przewaga w moralach bardzo dużo daje, chociaż miałem 5% dyscypliny też również przewagi. W odróżnieniu od tego co tutaj... czekajcie, zbierzmy tak. Nasze wojsko, wbijmy się znowu tutaj w wojsko angielskie. Myślałem, że gdzieś tam będą w jakichś Afrykach siedzieli czy coś. No zobaczymy, jak to się nam tutaj uda. Wszędzie mnie topią ci Anglicy. No co za Anglicy? Źli Anglicy mnie topią wojsko. Jak to mogą mi robić w ogóle? I możliwe, że błędem było wzięcie idei jednak religijnych, bo nawracam cały czas dość skutecznie to wszystko. A może trzeba było brać jednak te administracyjne, to jakoś rozwijać. To znaczy, że też potrzebuję tak realnie troszeczkę mniejszych tych wojen, szybszych wojen. Tutaj mamy, okej, już wszystko chyba prawie skorowane. Z nich nam ten proces leci, a my teraz pójdziemy może tutaj w ten Mazdaran i pójdziemy na, Reconquest Cassius Belli zróbmy na Tymura. I przy okazji wypisujemy te kraje, Mazdaran może zaatakujemy, nie, tu musi pójść White Peace, bo Imperialist Cassius Belli musimy użyć, więc teraz troszeczkę tych punktów administracyjnych musimy sobie oszczędzić. Oczywiście prowincja, którą wziąłem jako cel wojny, ma fort czwórkowy, łącznie piątkowy, bo to stolica. Debil! Przynajmniej teraz w erze rewolucji nam się szybko będzie tutaj wszystko nabijało. No a przydadzą nam się tutaj do Liberty Desires Subjectów. No to zjadamy do końca Tymura, oddajemy wszystkie prowincje Delhi, tak jak tutaj widać. No, Anglii dokonaliśmy podziału, ale nadal jakimś cudem mają 90% warscora. Wiem, że straciliśmy 5 administrative efficiency z poprzedniej ery, ale to troszeczkę coś tu jest nie tak. Zaczynamy też już proces integracji Delhi, niech sobie tutaj już trwa w najlepsze. A my zaczniemy teraz wbijać się... No, Fiji, Yangar, nie, jakieś większe kraje, może w Mongfang, żeby już tutaj zacząć podbijać terytoria Indii, jest to dla nas super ważne. Wbijamy się teraz w tym momencie w Mongfang, tutaj naszym celem będzie zdobycie tych tutaj obszarów, żeby już za jakiś czas wbijać się w Khmerów i dalsze tutaj terytoria chińskie, co da nam kolejną misję, zwiększającą missionary strength, jak i będziemy tutaj uderzali na południe. No i przy okazji znalazłem 34 tysiące zaginionego wojska. I kolejny kraj znika z mapy w przeciągu niecałych 3-4 miesięcy od momentu wypowiedzenia wojny. Hordy dość przyjemnie się podbija, bo jak widzicie, można naprawdę szybko carpet siege'ować większość ich terytoriów, więc tutaj to najlepsza taktyka to jest zawsze zdobyć stolicę, a potem porozsyłać w losowych kierunkach właśnie tak armię jedną i lecieć z nimi White Peace'a, albo brać pieniądze, albo cokolwiek. Oh my god, ile tych buntów mi się gdzieś tutaj znowu podpalało. What the fuck? Jakim cudem Mongol Empire jest wasalem Czagatajów? Jak do tego mogło coś takiego dojść tutaj? Przecież to trzeba tyle terytoriów, żeby stworzyć Mongol Empire. I w ogóle co tu robi Ikanat? Przecież to można tworzyć tylko w regionie perskim, jeżeli dobrze pamiętam. What the fuck? No ale dobra, my lecimy dalej w takim razie tak czy siak tych Czagatajów. Mongolskie Imperium nie stanie nam na drodze. Dobra, zróbmy tutaj Anti-Revolution Zeal albo
Nie, przepraszam, Coric Distance jest tutaj dla nas najważniejsze, bo wtedy będziemy mogli już podbijać dosłownie wszędzie nawet nie mając żadnej granicy nigdzie. To jest najlepsze, co możemy zrobić na pierwsze do podboju świata. W drugiej kolejności to, a potem tutaj weźmy Loyal Subject. Zresztą ten Splendor i tak bardzo szybko nam się nabija, więc w przeciągu najbliższych 10 lat i tak będziemy mieli kolejne. No i mamy to, proszę Państwa. O, ja pierniczę. Rewolucja mi się zrobiła w Wiedniu, w Austrii. Jakim cudem? A chciałem właśnie im wypowiadać wojnę. Jako, że planowałem jednak tą wojnę tam z Austrią, już mamy wojska przygotowane przy jej granicy, no a jednak się okazało, że nie mogę jej stoczyć. Nieważne dlaczego. A już mi się kończy tutaj korowanie, to zdecydowałem się zaatakować Nepal oraz Awę. Będziemy zjadali teraz kolejne kraje w tym regionie i powinno nam to dać akurat tyle punktów, żeby tutaj wykorzystać nasze punkty. Bardzo, bardzo źle, że tutaj ta rewolucja się rozprzestrzenia. I muszę sobie dodać tutaj mapkę do rewolucji. Jeżeli macie jakieś porady, jak kontrolować tą rewolucję, to dajcie mi znać, bo to strasznie szybko się rozprzestrzenia. No i Nepal znika z mapy świata. Chyba Austria właśnie robi Crash the Revolution, więc może to wykorzystamy i też się wbijemy w tą Austrię. Raczej tak czy siak powinna wygrać tą wojnę. A w tym momencie jest tutaj atakowana, no nie przez dużą liczbę krajów, i czyli mamy kraj rewolucyjny na świecie. I co się stanie, jak to zostanie zniszczone? Czy to powstrzyma rewolucję, która po prostu niszczy w tym momencie ekonomię kraju? Serio, totalnie nie mam źle tego pojęcia, jak działa rewolucja. W sumie to może się spytam i może na dzisiaj w takim razie skończymy odcinek, a kolejny będzie dłuższy. Bo muszę poczytać o tej rewolucji, dowiedzieć się, jak ją zniszczyć, bo jednak jak to mi wprowadza 50 autonomii w każdej jednej mojej prowincji, to jest jakieś lekkie zabójstwo w tym momencie.